Witam Was w kolejnym odcinku z mojej serii 7 Days to Die. Ale wiecie, nie tym razem. Obejrzyjcie to. Witam, to ja. To ja i ten mój mały świat. Świat powrotu z pracy. Dzisiaj nieco cięży ze względu na to, że jest sobota, więc trzeba było nieco kupić. Więc w jednym ręku kamera, w drugim ciężka siatka. Więc nie śmiejcie się ze mnie, że nieco się trzęsło. Ostatnio widziałem filmiki z hiperlapsą. Przyznam szczerze, bardzo mi się spodobały i stwierdziłem, czemu by nie spróbować? Pierwszy raz usiadłem po 10 godzinach stania. Jaka ulga. Papa autobusie. Ostatnia prosta do domu. Jeszcze taki mały timelapse. Ostatnie schody. I niech mi ktoś powie, że pies to nie jest najlepszy przyjaciel człowieka. Jego radość zawsze mnie rozczula. Potem chwila w wymarzonym fotelu, coś przegryźć na szybkiego, bo przecież nie było czasu ugotować. No i przecież spacer z psem. Jakbym mógł o tym zapomnieć. I zapomniałem. On się boi odkurzacza. Wiecie, przejrzałem ten wczorajszy filmik, jak to dedłem na live'ie. Przyznam szczerze, że na zmęczeniu, kiedy się wraca po pracy, człowiek jest zmęczony, nie podejmuje się odpowiednich decyzji. I nie wiem, czy powinienem na takim zmęczeniu dalej streamować. Czy będę to robił? Zobaczymy. Wiecie, wybrałem się do parku, żeby sobie przemyśleć, co wam chciałbym jeszcze powiedzieć. Bo tak naprawdę, mimo że nie posiadam jakiegoś budżetu, jakichś zaawansowanych kamer i czegokolwiek, nie wiem, operatorów, jak posiadają na przykład Gonciarz czy Ziemniak, to jednak staram się robić to, co robię jak najlepiej. Gdzieś mnie Gonciarz zainspirował, ostatnio oglądałem jego dawny, stary film Pierwszy Krok. I chyba to było inspiracją do tego vloga. I mam nadzieję, że wam się podobał. A ja lecę montować film. Dziękuję wam i do zobaczenia.